26 lutego przed godziną 12 doszło do zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 8 w Radzikowie. Na głównym skrzyżowaniu zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował dwie osoby ze zdarzenia na szczegółowe badania do szpitala w Dzierżoniowie. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży, w tym OSP Łagiewniki. Po przyjeździe pierwszego zastępu z OSP Łagiewniki zastano zderzenie samochodów osobowych w miejscowości Radzików, policję i pogotowie na miejscu. W zdarzeniu brały 6 osób. Osobami poszkodowanymi zajęło się pogotowie. Ruch drogowy odbywał się wahadłowo. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu akumulatów w samochodach osobowych. Policjanci z dzierżoniowskiej drogówki sporządzili dokumentację z wypadku oraz kierowali ruchem naprzemiennym. Według wstępnych ustaleń najprawdopodobniej kierujący samochodem marki Seat, zamierzając wykonać manewr skrętu w lewo, zatrzymał się przy osi jezdni. Za nim zatrzymał się kierujący samochodem marki Ford. Następnie w pojazdy uderzył kierujący samochodem marki Seat.